Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my Hej, hej, moi kochani, moje kochane. Witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami 17 kwietnia, czyli w lany poniedziałek. Tak, mam tutaj taką śmieszną rzecz na głowie, nie zwracajcie na to uwagi. Generalnie mam umytą głowę. W ogóle nie uwierzycie, co zrobiłam. Wiem, że pewnie tutaj będziecie mi pisać i w ogóle pisaliście, żebym nic nie ruszała z włosami, ale ja chyba bym nie była sobą, jakbym czegoś nie zrobiła. Otóż tak jakoś średnio mi się ostatnio podobał ten kolor blondu, że postanowiłam użyć farbkę, którą sobie kupiłam i po prostu tylko i wyłącznie na blond, tylko i wyłącznie na ten właśnie blond, który miałam stonowany, czyli używany był toner, położyłam silver blond, ten taki z palet kolorek C9, o ile się nie mylę, tak, z palet. Także generalnie użyłam do tego takiego grzebyczka, także nie nakładałam na całość, żeby nie było. I teraz mi się efekt podoba, bo jest taki srebrzysty. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale włosy są takie srebrzyste. Możecie porównać sobie z ostatnim vlogiem. Dlaczego do Was przychodzę? Jest już po gościach, czyli goście już pojechali. Zwykle wszystko, co fajne, szybko się kończy. Zawsze to powtarzam, ale jakby nie było, to teraz naprawdę mam sporo zajęć, więc nie będę narzekała na tutaj nudę i tak dalej, na brak zajęć. Kurczę, nie wiem, jak sobie mam spiąć tą spinkę, ale chciałam generalnie tutaj sobie spiąć bok włosów, gdyż przychodzę do Was z testem. Chciałabym zrobić dla Was test, a po tym teście przyjdę do Was z vlogiem. Tak jak Wam powiedziałam, dostałam dwa prezenty od mojej bratowej na urodziny i są to tu, znaczy generalnie to ja poprosiłam ją, czy by mi zakupiła. Ja chciałam dać jej pieniążki, ona nie wzięła pieniążków, powiedziała, że po prostu to będzie takie na urodziny. Tak to było. Jest to nowość, słuchajcie, z Bielendy Makeup Academy. Liftingujący fluid nawilżający lift beżowy odcień 02. Znaczy bez 0. 2. Słuchajcie, ja byłam bardzo, ale to bardzo ciekawa tego produktu i dalej nie wiem, czy po prostu ja się z nim polubię. Jest mi bardzo, bardzo na razie szkoda. Jeszcze się jakby do niego spróbuję przekonać. Użyłam go z tą bazą, którą dostałam również. To jest baza z AA, anti-age baza wygładzająca plus matowienie. I teraz nie wiem, w czym tkwił błąd. Czy dlatego, że nałożyłam jego już raz na tą bazę? Nie wiem, więc uznajmy, że przy pierwszym razie nakładałam go na tą bazę i jednak on bardzo, bardzo delikatnie, ale jednak w jakimś tam stopniu podkreślał moje pory. Co zrobimy dzisiaj? Pokazując Wam, robiąc Wam test tego podkładu i tej bazy, zrobimy coś takiego, że na połowę twarzy po prostu nałożę bazę, zobaczycie mniej więcej jak ona wygląda, potem nałożymy ten podkład na jedną część twarzy, tu gdzie będzie baza, i na drugą część twarzy bez bazy. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam, jeżeli tak, to wybaczcie. No, także to są dwa produkty, które dostałam i mega się cieszę, że mogę je przetestować. Jest coś, co dostałam w paczuszce od Moni i to jest bardzo fajny tusz. O dziwo, naprawdę ja jestem zszokowana, że z Lovely jest taki fajny tusz. Szczoteczkę ma bardzo zbliżoną, zobaczcie. Szczoteczka jest oczywiście silikonowa i jest bardzo zbliżona tymi włoskami. Delikatnie pachnie, jest bardzo zbliżona tymi włoskami do tuszu, który bardzo lubię. Zbliżona ma właśnie szczoteczkę kształtem do tego mojego ulubionego, z tym, że ten jest bardzo taki elastyczny i to jest właśnie Elizabeth Arden. To jest tusz, do którego naprawdę będę mogła wracać, bo jest po prostu fantastyczny. Wygrzebałam również mój oczywiście korektor. Jest to Radiance Reveal cień 02 Beige Bourjois. Także to jest coś, co już troszeczkę mam, ale wiecie, że mam jeszcze tego sińca, ja jeszcze go muszę przykrywać, więc postanowiłam, że sobie go zaaplikuję. Odgrzebałam go po prostu tu w moich kosmetykach. Do tego użyjemy, tutaj właśnie już widzicie, już jest brudny, bo go już przed chwilką używałam. Użyję sobie tego mojego jajeczka, nie pamiętam z czego, ale chyba z L'Oreala to było. Sińca cały czas mam, pisałam już do Violety i powiem Wam, że nie do końca jestem przekonana, czy właśnie tam wrócę. Prawdopodobnie chyba już nie, dlatego że jedna rzecz to jest taka, że
Zwróciłam się z prośbą o poprawienie po prostu ust, dlatego że same zauważyliście, że ta strona jakby jest, no jest jakby znacząco gdzieś tam widocznie mniejsza od tej strony. Może nie aż tak bardzo, ale, no ale jest to widoczne. Jest to widoczne zwłaszcza przy jakimś na przykład matowych ustach, gdzie wtedy widoczne jest wszystko po prostu, jak na dłoni. Tak właśnie tą stronę chciałam poprawić. No i Violeta napisała, że nie ma sprawy. Generalnie to mi tam poprawi, chociaż niby przy 1 ml właśnie, że takie jakieś nierówności mogą się pojawić i wszystko super, no ale wiecie, jeżeli płacimy, słuchajcie, za produkt, za jedną wizytę i nie są to naprawdę małe pieniądze, to raczej oczekujemy bynajmniej dobrze, może nie szału w sensie wielkości ust, ale przynajmniej proporcji, czyli jednak, żeby proporcje były zachowane, bo nikt nam nie powiedział, że przecież będziesz musiała przyjść drugi raz po to, żeby sobie je wyrównać, bo ja uważam, że to powinno być jakoś już wliczone w cenę, czyli jakoś wzięte pod uwagę, że jeżeli wyjdzie nierówność, po prostu ewentualnie mniejsza dużo dopłata, jakoś tak. I Viola poszła mi na rękę w taki sposób, że powiedziała, że za 70 funtów będę mogła sobie 0,5 ml jakby wstrzyknąć tylko i wyłącznie w tą stronę, gdzie jest mniej. Natomiast dla mnie jest to troszeczkę nieopłacalne, bo 70 funtów plus musiałabym dorzucić za dojazd kolejne 40 funtów, więc dla mnie byłoby to powyżej 100 i tylko po to, żeby wyrównać coś, co tak naprawdę ja już to zrobiłam, ja nie chciałam mieć efektu wow. No i stwierdziłam, powiem Wam, że chyba jednak tak po przedyskutowaniu i z Wami niektórymi i z Fabianem, że chyba jednak się skuszę na wizytę w Polsce, w klinice po prostu mega profesjonalnej, w której po prostu robiłam piersi i gdzie miałam robione kurze łapki. Kolejna rzecz właśnie, co zauważyłam i zobaczcie same, zabieg miałam wykonywany, słuchajcie, chyba w lutym, o ile się nie mylę, te 3 rejony. Zresztą musiałabym cofnąć się do filmiku, w którym to miałam. Zresztą Wy możecie też to sprawdzić. Miałam robione 3 rejony. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kurze łapki, spoko, jeszcze ten tutaj miejsce jest ok. Miałam robione dość później, czyli właśnie teraz z miesiąc chyba tylko temu, albo 1,5 miesiąca temu, miałam robione dolinę łez. Nie dość, że wyskoczył mi ten siniec. Ten siniak, który po prostu jest non-stop i ja jego dotykam, czuję takie właśnie taką grudkę i takie coś, co jest niefajne. Tutaj, gdzie miałam robione bruzdy, również wyczuwam produkt. Tak jakby on się po prostu, nie wiem, ale nie rozprowadził. Ja się na tym nie znam, ale jest on tu wyczuwalny. A ja mimo wszystko widzę dalej tutaj bruzdy. Po prostu je widzę, więc też nie do końca jakby one się tutaj rozprowadziły, myślę, prawidłowo, chociaż efekt był jakiś, ale to raczej jakiś nie powinien być za taką cenę. I trzecia rzecz właśnie przy robieniu, słuchajcie, okolic oczu, czyli właśnie tutaj doliny łez, mi się jakoś to wszystko poprzesuwało, ponieważ zaczęły mi się robić, słuchajcie, takie marszczenie na nosie. Na pewno to zauważyłyście, jak często coś mówię, nawet teraz, widzicie? I po prostu to, co mi się zaczęło tu jakby prostować, to po prostu porobiło mi się takie bardziej widoczne zmarszczki koło nosa. Ja tego nie rozumiem, nie wiem, czy to był produkt wstrzyknięty za blisko, czy za daleko, nie znam się kompletnie na tym, ale tak, o, powinno być tak rozejśnięte, takie wiecie, tak się powinno rozchodzić, a mi tutaj po prostu ta okolica się bardziej jakby tu pomarszczyła. Czyli takie dziwne marszczenie nosa mi się zaczęło robić, czego nigdy wcześniej nie miałam. I ostatnia rzecz, co Wam zaczęłam mówić, czyli miałam robione 3 rejony, czyli również zmarszczki poziome czoła, które, zobaczcie, mamy generalnie 2 miesiące i po prostu już mi się wszystko tutaj, i lwia zmarszczka, i czoło mi się zaczyna mi wychodzić. Czyli no, jakby nie było, 2 miesiące uważam, że no słaby produkt. Dla mnie to jest słaby produkt, to jest za wysoka cena do jakości tego produktu. To jest moje zdanie osobiste. Nie tylko ja zresztą takie mam, jeżeli chodzi na przykład tutaj o dysproporcje, bo wiecie też, że robiła ze mną Gosia, czyli osoba, która mnie też ogląda i też nie jest zadowolona, więc jednak coś w tym jest. Ja wiem i czytałam bardzo dużo o tym, że jakieś dysproporcje mniejsze mogą być, ale uważam, że to osoba taka, która wykonuje taki zabieg, powinna jakby wziąć pod uwagę
coś takiego i po prostu umówić się na kolejną wizytę i dosłownie ociupinkę dostrzyknąć, bo mi się wydaje, że to jest dosłownie dostrzyknięcie jeden raz strzykawką, to nawet nie będzie pół mililitra. To jest takie moje zdanie, bo naprawdę to nie jest aż tak mega bardzo widoczne. Tak jak teraz mam matową taką, bardzo, znaczy nie matową, tylko nudziakową pomadkę, może mniej widać, ale jak narzucę sobie kolor, to wtedy właśnie widać tą prawą stronę, że jest minimalniutko mniejsza, węższa. Także uważam, że to powinno być wliczone w cenę. I do meritum dochodząc, podjęłam decyzję jednak z Fabianem, że szkoda mi będzie nawet tych 70 funtów, czyli w sumie ponad 100, bo plus transport to jest dla mnie ponad 100 i ja po prostu całą twarz będę chyba jednak się decydowała, jak będę też robiła zęby w Polsce, to również podskoczę do Szczecina, umówię się z doktorem Dmytrzakiem i wykonam właśnie w tej klinice, w której robiłam piersi i kurze łapki, które trzymały mi się o dziwo 5 miesięcy, więc mamy różnicę, prawie pół roku, czyli 5 miesięcy tylko kurze łapki, a tutaj mamy 2 miesiące, wszystko zaczyna wychodzić, lwia zmarszczka zaczęła się znowu uwidaczniać i uważam, że no ja na całość zabiegów tutaj wydałam z dojazdami 1000 funtów, ponad chyba nawet wyszło 1000 funtów, albo niecałe 1000 funtów, jakoś tak, same zabiegi to chyba było coś koło 800 funtów, to sorry, takie pieniądze za 2 miesiące efektu, to jest naprawdę według mnie no trochę śmiechu warte, trochę śmiechu warte. Nie są te produkty, uważam, warte nawet tej ceny, która wydawałaby się, że jest niby niska, a wcale nie jest, ponieważ jeden zabieg to mam 180 funtów za ten najlepszy produkt, czyli Juvederm. Ten najtańszy był w promocji 110, a normalnie chyba 160. Jakby nie było 160, czyli czekajcie, 100, 500, niech to będzie 700-800 zł, a w Polsce za 1400 robię zabieg całej twarzy. Czyli to będzie tylko chyba bez poziomych zmarszczek, bo poziome same zmarszczki, jeżeli są głębokie, to chyba jest koszt 600 albo 700 zł. To sobie przeliczcie, jaka to jest ogromna różnica. Więc na pewno będę robiła sobie całą twarz właśnie na przełomie lipca-sierpnia w Polsce. Taką decyzję na razie bynajmniej na dzień dzisiejszy podjęłam. A mówię, bo sama widzę teraz po prostu efekty i tyle. Siniak mnie bardzo zaniepokoił, dlatego że bardzo długo się utrzymuje i jak patrzę spod spodu, to jest bardzo widoczny. On teraz jest naprawdę, na nim jest sporo korektora, że uważam, że to jest za drogi interes, a za krótkotrwały czas tego zabiegu dla mnie. Nawet jeżeli na produkcie jest napisane do 3 miesięcy, to ta cena powinna być, uważam, naprawdę jeszcze mniejsza niż jest. To moje zdanie. Okej, przejdźmy więc... aha, i jeszcze będę chciała Wam chyba też pokazać... zrobi się z tego vlog, jak widzę, a nie tylko test. Będę chciała Wam też zrobić, może zrobimy sobie teścik właśnie tych tutaj pomadeczek, bo od razu też uznam, może którąś bym zabrała ze sobą właśnie na wakacje. Także zobaczymy. Zabierajmy się więc do rzeczy. Korektor już mam naniesiony, odrobinkę, widzę, że się pięknie wchłonął. Nałóżmy sobie bazę z AA. Zaraz Wam pokażę, jaka to jest konsystencja, jak to wszystko wygląda. Baza jest o taka, takiej konsystencji, bardzo kremowa. Generalnie nie czuję tu żadnego zapachu. Bardzo taka zbita, kremowa. Też któraś z Was mi właśnie pisała, że być może też u mnie się coś tam, to chyba był, słuchajcie, test jakiegoś podkładu Wam robiłam i tam chyba tego z Chanela. I jedna z dziewczyn mi napisała, że po prostu nie tak macham szczoteczką, ale wiecie co ja zauważyłam? Na początku przyznałam jej rację, że może i faktycznie, bo powinno się bodajże chyba z włosem, nie pod włos i tak dalej, ale co zauważyłam, to ja tak robię z każdym podkładem generalnie, że sobie takimi okrężnymi ruchami nakładam podkład i w innych podkładach mi się to nie robi, więc to chyba nie jest do końca też kwestia tejże aplikacji. Czy ja sobie robiłam z włosem, w sumie pod włos nigdy nie robię, także zawsze robię z włosem, ale po prostu takimi okrężnymi właśnie w ten sposób ruchami. Więc nie do końca się zgodzę, że to była wina właśnie tego, że aplikowania. Okej, bazę jeszcze troszeczkę tutaj dołożę. Okej, powiem Wam, że takie uczucie jest troszeczkę klejącej się skóry, jeżeli chodzi o tą bazę. Wiem, że bodajże chyba wyszły 3, musicie sobie zajrzeć na stronę, a jak to się tam prezentowało, a wygładzająca plus matowienie. Czyli smoothing and matting makeup base, zastosowanie codziennie rano po oczyszczeniu skóry i aplikacji kremu, nanieść bazę na twarz. Baza świetnie sprawdza się również samodzielnie, bez podkładu, nadając cerze niezwykłą gładkość.
Nie wiem, na razie jeszcze czujecie takie lepkość, taką lepkość. Tu jest taka bardzo delikatna skóra, tutaj gdzie nie mam nic. Tu na razie jeszcze czuję właśnie tą bazę. Ok, także na prawą stronę mam naniesioną tą bazę. Teraz możecie tylko zobaczyć różnicę, jaka jest pomiędzy stroną, gdzie mam bazę, a gdzie jej nie mam. Teraz pozwolimy sobie nałożyć ten podkład z Bielendy Make Up Academy Liftingujący Fluid Nawilżający. Wyjątkowe połączenie pigmentów kryjąco-korygujących oraz odmładzających składników aktywnych, takich jak witamina E, kwas hialuronowy oraz biosfery retinolu, daje efekt promiennej, aksamitnie gładkiej, jednolitej cery. Bogata formuła Serum Plus dba o cerę, wspomaga ją w walce z oznakami starzenia, wyrównuje koloryt, kryje niedoskonałości, ciekawa jestem, przebarwienia i drobne zmarszczki. Fluid idealnie adaptuje się do światła i kształtu twarzy, precyzyjnie rozprowadza, zapewniając przyjemną aplikację i doskonały efekt. Stosowanie. Fluid równomiernie nanieść na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Aby makijaż był trwalszy, należy zastosować Make Up Fixer, utrwalającą mgiełkę do makijażu. Ja takowej mgiełki nie posiadam, jeszcze czuję znowu lepkość. Naniesiemy sobie właśnie na tą stronę fluid. Zobaczcie, taki będzie kolor, widzicie? I jeszcze co mi się wydaje, że on właśnie jest dla mnie za jasny. Sobie tutaj tak rozpaćkam i za chwilę będziemy sobie wycierać. Tak by to wyglądało. Za chwilę naniosę na drugą część twarzy. Do tego się zastanawiałam, co użyć. Czy Beauty Blendera właśnie? Może spróbujemy? Spróbujemy Beauty Blenderem. Teraz zobaczymy, jak on się wtopi. Jaki będzie miał kolorek po wtopieniu się w skórę. Ale widzicie, bałam się wziąć tą trójkę w obawie, że będzie za ciemna. Tak wygląda połowa twarzy z podkładem. Bardzo, bardzo jasny, dlatego no nie wiem, czy to właśnie do końca dobry pomysł, żebym w ogóle aplikowała. Dajcie mi znać, jak to Wy widzicie z Waszej strony. Teraz naniesiemy go sobie tutaj, gdzie nie mamy bazy. Zobaczymy, jak nam się rozetrze bez bazy. Bardzo jasny. Jedno jest pewne, że jest on za jasny do mojej karnacji. No jest za jasny i mnie to troszeczkę drażni. Odczekajmy sobie chwileczkę. Teraz może troszeczkę rozetrę go moją ulubioną szczotą. Widzicie? I zawsze robię to właśnie w ten sposób, czyli właśnie robię to z włosem, nie pod włos. Więc nie wiem. Może to tylko się wydawać, że jakoś dziwnie mam tą szczoteczką, ale uwierzcie mi, że tak nie jest. Ta strona jest taka klejąca, taka bardziej lepka jeszcze, chyba poprzez właśnie ten, poprzez tą bazę, tak mi się wydaje. I gdzie ja właśnie to zaobserwowałam? Tutaj okolice ust, nie wiem, czy Wy to zobaczycie, są tak właśnie delikatniutko widoczne to, że właśnie po... Jest tak fajnie, tak podkreśla niefajnie pory. Nie wiem, jak by wyglądała, słuchajcie, jedynka, jeżeli dwójka jest taka jasna. Myślę, że poleci w czyjeś łapki, tak mi się wydaje, bo no ja już tak mam, że ja się raczej z tym podkładem już, z tym produktem nie polubię. Użyjmy sobie z L'Oreal Glam Bronze Cushion de Soleil. Jest to taki produkt, patrzę, czy tutaj jest jakiś numerek, czy cokolwiek, ale chyba nie, Fresh Glow Bronzer. To taki z poduszeczką. Nałożę sobie odrobinkę, żeby nie było za dużo i sobie spróbujemy, widzicie? Spróbujemy sobie jakby przybrązowić troszeczkę tutaj nasze, tak na zasadzie, jakbym sobie troszeczkę miała konturować skronie. Mhm. Jak widzicie, efekt jest naprawdę widoczny, bardzo mi się przyciemniła ta twarz. Teraz może właśnie przejdźmy do tuszu. Użyję sobie zalotki, chociaż delikatnie. Czekaj, świetna jest szczoteczka, bardzo mi się podoba. To jest taka wygięta, silikonowa. Widzicie, naprawdę uważam, że efekt jest naprawdę super. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Ok, i teraz dolne rzęsy. Ja mam nadzieję, że widzicie. Praktycznie górnymi sobie zahaczam pod same brwi. Nie wiem, czy Wy też w kąciku oka zawsze macie takie problemy. Ja zawsze. Ok, teraz przejdziemy do drugiego oka.
Wiem, że gdzieś widzę włosy, a tu włos był na szczoteczce. Teraz dolne rzęsy. Czy to podoba? Tak to wygląda? Mam nadzieję, że widać różnicę. Także to był test tej maskary w końcu, w pełni. Ja uważam, że ona zasługuje naprawdę na łapkę w górę. Bardzo, bardzo fajna maskara. Przypuszczam, że nie jest droga, bo Lovely nie jest drogą marką, firmą kosmetyczną. Naprawdę super. Bardzo, bardzo się cieszę, że raz, że go mogłam przetestować, dwa, że go w ogóle dostałam i trzy, że jeszcze się tak fajnie u mnie sprawdza. Także super ekstra. No i teraz może właśnie sobie zrobimy test farbek. Tych właśnie farbek. Dobra, taki oto pędzelek mam właśnie do ust. Jak on się tutaj nazywał? Accent Brush. Nie, to nie był do ust. Accent Brush. Ja chyba nie mam w ogóle żadnego do ust. Tego, co tu teraz widzę. No trudno, więc po prostu chyba będę musiała zaaplikować sobie, no, tym. Okej, okay, wyciskam farbkę. Czekajcie, bo najpierw leci tutaj taka biała woda w ogóle. Chyba, że powinnam ją jakoś zamieszać. Wylatywała mi jakaś tutaj dziwna woda z tegoże produktu. Jest ta sama farbka. Średni. Także tym pędzelkiem chyba to nic nie wskuram. Będę chyba musiała użyć palców. No powiem Wam, że jeżeli chodzi o te farbki, to są jaja. To w ogóle nie jest kolor dla mnie, także ten kolorek na pewno powędruje znowu gdzieś. Do kogoś powędruje. Zobaczcie, tragedia. W ogóle. Mimo wszystko fajnie, że mogłam przetestować. W ogóle ta aplikacja też mnie trochę drażni. Nie jest to po prostu coś dla mnie. Wolę jednak standardowe błyszczyki, pomadki, nie wiem. Jest taki różowy. Zaraz Wam pokażę. O. No ale jest lepiej. Tamto to nie był kompletnie mój kolor. Tutaj jest troszeczkę lepiej. Fajnie wygląda ten kolor. Naprawdę nawet ładnie. Czekajcie, wezmę chusteczkę znowu. Muszę wyczyść ręce. Ta farbka wygląda naturalnie. W tamtej jakoś tak niezbyt ładnie się ona rozprowadza. Ta jest naprawdę spoko, także Pond Paint Slick. I tutaj mamy kolorek. Już Wam mówię, ten pomarańcz to był Peachy Keen 156, nie wiem, czy coś tutaj dojrzycie, bo to jest przez telefon nagrywane, telefonem 158 Rosette, Rosette. To są te dwie farbki, ta odpada kompletnie, a ta mi się podoba, ta mi się naprawdę podoba. Daje fajny połysk, bardzo fajnie, łatwo się rozprowadziła w przeciwieństwie do tej. Ta naprawdę tragicznie, mi się podoba. Także taki jest efekt tej farbki. Ja na tą chwilę zostaję z tym, co mam na ustach. Nie kontruję, nie daję żadnego różu, chociaż powinnam dodać sobie troszeczkę więcej bronzera, ale taki naturalny look też lubię. Czekajcie, dorzucimy sobie jeszcze tego bronzera. Okej. Skrzydełka nosa i nos. Także ten produkt uważam za naprawdę fajny, możemy fajnie sobie przybrązowić w dość naturalny sposób naszą twarz. Tak by wyglądały testy tych rzeczy. My sobie jeszcze tylko podczas tego filmiku poprawimy oczywiście brwi i zaraz Wam powiem moje zdanie, moje opinie na temat tychże produktów, które zostały wykorzystane do tych testów. Jeżeli chodzi tutaj o produkty, już Wam mówię moje zdanie. Jeżeli chodzi o podkład, nie jest najgorszym podkładem, ale nie zagościłby w moich ulubieńcach. Musiałobyście przetestować. Nie jest on zły. Wydaje mi się, że nie jest on może do końca przeznaczony jednak do skóry dojrzałej. Tak, to jest takie moje po prostu zdanie. I nie jest w moim kolorze. Może gdyby był ciemniejszy, może ten efekt byłby bardziej naturalny i jakiś taki, nie miałabym się może bardziej do czegoś przyczepić. Aczkolwiek powiem Wam, że dzisiaj po rozprowadzeniu go Beauty Blenderem efekt jest lepszy niż po rozprowadzeniu uprzednio szczotką. Także być może też tego zasługa, że lepiej go wklepywać, aniżeli rozcierać. Średnio. Po prostu nie jest to... Nie jest to podkład, po który bym poleciała, jakby mi się skończyła ta butelka, tak powiem. Natomiast też nie jest to podkład, który bym Wam odradzała. Jeżeli chodzi o farbki ze Slicka, to
ten kolorek zdecydowanie na tak, ten kolorek zdecydowanie na nie, także na pewno to nie jest mój kolor i nawet aplikacja tego koloru jest zupełnie inna niż aplikacja tego koloru. To jest indywidualna kwestia, ale mogę Wam polecić tą farbkę, bo jest naprawdę spoko, także to na nie. Jeżeli chodzi o bazę, fajna, ale czujecie takie poczucie lepkości dość długo po nałożeniu tej bazy. Czy jest matująca? Same ocencie, mi się nie wydaje, żeby to była baza matująca. Jeżeli jest wygładzająca, no ja myślę, że chyba większość baz wygładza jednak twarz. Teraz możecie zobaczyć dysproporcje ust. Widzicie? Że ta strona jest troszeczkę inna. Jakby ciut węższa, powinna być ciut wyciągnięta bardziej troszeczkę do góry. No, także o tym mówiłam. Baza spoko, ja myślę, że to jest fajna baza, jeżeli chodzi o tusz, jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o tusz, to jest to chyba najfajniejszy tutaj z tych wszystkich kosmetyków. Bardzo się cieszę, Monia, bardzo Ci jeszcze raz dziękuję, bo tusz bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o korektor, również bardzo fajny korektor, rozjaśniający, rozświetlający okolice pod oczami zwłaszcza. Wam teraz zademonstruję, użyjemy sobie tego pudru, słuchajcie, z nie tego bananowego, chociaż może tego. Użyjemy sobie przy okazji banana, loose powder. Dobra. I wklepiemy go sobie może tutaj tą moją gąbeczką. Tu mam jakąś jedną gąbeczkę. Nabiorę sobie produkt. Nie pędzelkiem, tylko właśnie gąbeczką. Tak jak Monia mi właśnie napisała, że są fajne pod oczy. No i może faktycznie jest to prawda. Zobaczcie, jak fajnie przypodrobiłam sobie okolice pod oczami. Nie jest już taka świecąca, jak była. Trochę się sypie. No ale to w końcu puder. Nie pachnie tak lekko bananem faktycznie. Co jeszcze sobie zrobimy przy okazji? Zrobimy sobie rozświetlenie oka i użyję sobie tego Wet n Wild Sugar 250B. Użyję sobie tego cieniutkiego pędzelka. Bardzo go lubię. I sobie tutaj rozświetlimy okolice oka, czyli środek, kącik oka. Tych testów to wyszedł nam taki troszeczkę miszmasz, dlatego że miał być test zupełnie z dwóch rzeczy, a zrobiło się tutaj troszeczkę więcej. Okej, tak już zostaje, nic już tutaj nie dodaję, nie odejmuję. Nie wiem, czy nie za jasny ten puder, czy nie robi mi takiej białej twarzy, ocencie same. Jeżeli chodzi o efekt końcowy, uważam, że jest naprawdę spoko. Skóra jest taka, cera jest taka wypoczęta, nie jest właśnie świecąca, fajnie przypodrowałam. Czekajcie, naklejka jakaś. Fajnie przypudrowało mi ten banana powder, także naprawdę fajny. Jeżeli chodzi o L'Oreal Glam Bronze, bardzo fajny produkt, polecam bardzo gorąco, bardzo w naturalny sposób możemy ocieplić naszą twarz. Więc to są moje rzeczy na plus. O! Z dzisiejszych testów to są rzeczy wszystkie na plus. Naprawdę to rzeczy testowałam. Nazwy tych produktów myślę, że będziecie w opisie pod moim filmem, co tutaj ja stosowałam. Jeżeli chodzi o te dwa produkty, mówię im na dzień dzisiejszy nie. I farbka naprawdę ciekawa, nie wiem jak długo się będzie utrzymywać i pewnie można sobie budować ten kolor, przyciemniać i rozjaśniać i tak dalej, ale póki co bardzo mi się podoba ten efekt. Także dajcie Wy mi znać, co Wy myślicie o tych produktach, które z tych produktów macie, posiadacie, używałyście, używacie lub zamierzałyście kupić. No, jeżeli filmik Wam się podobał i chcecie takich filmików więcej, trochę dzisiaj jest taki rozlazły, bo trochę się do Was rozgadałam i w międzyczasie wyszły mi tutaj inne rzeczy. Wyszło pogadankowo bardziej niż testowo. Dziękuję bardzo za oglądanie, zostawiajcie oczywiście kciuki, jeżeli Wam się filmik podobał, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zapraszam Was, wówczas będziecie ze mną i z moimi filmami, moimi pomysłami na bieżąco. Przebiorę się i przyjdę do Was z organizacją toaletki. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco, bardzo serdecznie i życzę Wam mokrego, lanego poniedziałku. Buziaki dla Was, trzymajcie się cieplutko, bajo!